prawie dobry wieczór Państwu, czy też dobre późne popołudnie. Dziękuję, że Państwo zechcieliście zaszczycić mnie swoją obecnością. Siedziałem sobie na dole, gdzie spotkałem przyjaciół, więc trochę się spóźniłem, za co przepraszam. Czasami uśmiecham się sam do siebie, gdy słyszę temat wykładu ma być Polska i naturalnie przychodzi do głowy słonia, sprawa polska, co było w XIX wieku stałym dowcipem we Francji, czołem Lechowcu, czołem Andrzeju i wszystkim innym czołem. Wrócę się. Chciałem podziękować organizatorom, oprócz Państwu, którzy zechcieli się tutaj zjawić, również organizatorom. Właściwie nigdy jeszcze nie powiedziałem nie Polonia Christiana z powodów zasadniczych, z powodów wiary Polonii chrześcijańskiej, ale również dlatego, że bardzo mi zawsze imponuje pan organizator, pan Krzysztof Stanios, który się chowa ciągle, dlatego że jak był małolatem, to się tłukł w Radomiu z komuną w 76. Już zaczął mocne wejście, chyba miał 16 lat czy 17. Mogą o nim mówić, bo sobie wyszedł i nikt o tym nie wie. A teraz jest szanowanym bardzo członkiem Polonia Christiana. W każdym razie, wracając do słonia i sprawy polskiej, czasami mówi się do mnie, oj, znowu coś o Polsce, szczególnie tam, gdzie ja mieszkam na zachodzie. Ciągle Polska odmieniana przez przypadki. Nie ma o czym mówić, tylko mówi się o Polsce, no to jest niemożliwe. Dlaczego cały czas tak monotematycznie? Ja odpowiadam tak. Okej. Każdy ma prawo rozmawiać o tym, co lubi. Ja akurat Polacy lubią słuchać o sobie, zwykle narzekają. Natomiast nigdy nie spotkałem bardziej narcysystycznego narodu, bez żadnego dystansu do siebie, narodu Adonisów, mianowicie narodu, który bardzo, bardzo lubię, poważam i mamy powinowatych nawet, są to Japończycy. Co roku wychodzi 7 ciężarówek książek o esencji Nihonji, bycia Japończykami. Co znaczy japońskość? Jak świetnie jest być Japończykami? Jeden z moich przyjaciół, pamiętam, kiedyś mnie rozbawił do łez, powiedział mi tak, mogę obiektywnie stwierdzić, że Japonia jest najlepsza. Ja mówię, Isamu, czy ty siebie słyszysz? Obiektywnie możesz stwierdzić? On mówi, tak, w ogóle bez żadnego dowcipu. Czyli Polacy przy Japończykach w ogóle nie są skoncentrowani na sobie w porównaniu. I proszę się nie martwić, że interesuje Państwa Polska, historia Polska, czy geopolityka Polski, czy cokolwiek związane z tym miejscem. Nie jest to bynajmniej objawem szowinizmu w większości wypadków. Jest to objawem tego, że dużą część ludzi, którzy tu mieszkają, obchodzi miejsce, w którym się znajdują, bo się tu znajdują. Obchodzi ciągłość kultury, obchodzi historia, obchodzą ludzie, którzy tu są. W rozmaity sposób. Co więcej, no nie do takiego stopnia jak Japończycy, jest z czego być dumnym i Polacy to temu dają wyraz, przynajmniej nie w takiej formie jak Japończycy. Więc trudno się dziwić, że ich obchodzi to, co jest tutaj i chcieliby usłyszeć na temat siebie, swojej historii i swojej
geopolityki. Ale ja powiem o czymś innym. Polska jest krajem biednym, chociaż ci z Państwa, którzy pamiętają 89 rok, to była zupełna zapaść cywilizacyjna i bagno. I ci z Państwa, którzy myślą, że się nic nie zmieniło, bo układ, który stworzono w 89, istnieje do dzisiaj. Dam jeden przykład. Okazuje się, że Polacy zużywają 1/3 więcej paliwa, benzyny, niż do tej pory wydawało się, że zużywają. To znaczy, że mafia paliwowa, która powstała w 89, miała się tak wyśmienicie, aż Mateusz nie położył im ręki na gardle i zaczęli wypluwać z siebie pieniądze. To znaczy, są takie ukryte struktury tutaj, które istnieją i które struktury nadal działają, chociaż część zaczyna być rozmontowywana. Jest to niesamowicie długi proces. Chciałbym zrobić krok do tyłu i chciałbym, abyście się Państwo zastanowili ze mną, w jaki sposób wpływa na to, co wy tutaj robicie, polityka Stanów Zjednoczonych. Ale zanim będziemy mogli sobie na ten temat odpowiedzieć, to trzeba zrozumieć esencję i charakter polityki amerykańskiej. Dlaczego polityki amerykańskiej? No, Ameryka jest największym imperium na świecie. Ameryka nie kontroluje świat, natomiast dominuje świat, czy daje światu przywództwo. W tej chwili Stanom Zjednoczonym zagrażają dwie potęgi. Numer jeden to jest Rosja. Dlaczego? Dlatego, że postsowieci odziedziczyli sowiecki arsenał nuklearny. Jest to jedyne państwo na świecie, które może zniszczyć Stany Zjednoczone. Chińczycy jeszcze nie. Chińczycy nie są w stanie jeszcze, technologicznie mówiąc, zniszczyć. Natomiast Chiny rosną w siłę. Jest to w tej chwili właściwie największa gospodarka świata. Nie jest to na poziomie Stanów Zjednoczonych w sensie dystrybucji dóbr wśród ludności, ale Chiny bezsprzecznie, tak jak Rosja, są potęgą regionalną i chcieliby, żeby Amerykanie się wycofali z ich regionu. A gdzie indziej chcieliby się ze Stanami Zjednoczonymi potargać. Mimo tego, jeżeli chodzi o technologię, zamożność i tak dalej, a co się tłumaczy na potęgę wojenną, Stany Zjednoczone są największym graczem na świecie. Również są graczem egzotycznym, to znaczy są daleko od Polski. I gdy kraj mały rozgląda się i szuka sojuszników, to wybiera zwykle najmniejsze zło. Dlaczego? Dlatego, że nie ma w stosunkach międzynarodowych takiej sytuacji, gdzie Albania może konkurować z Francją. Nie ma takiej sytuacji, że Polska sobie powie, będziemy balansować Rosję Chinami, czy Amerykę Chinami. No to jest tak, jakby ktoś powiedział, jestem mucha, siadam tygrysowi na pysk, to niedźwiedź się będzie mnie bał. Nie, Polska jest mała, Polska nie jest tak patologiczna, jak była w 89. Rośnie dopiero bardzo powoli w siłę. Trzeba się modlić, żeby nie było wojny. Im dłużej nie ma wojny, tym bardziej Polacy wrócą do normy, która została zakłócona Katyniem, Palmirami, Auschwitz
kołymą. Im dłużej jest spokój, tym bardziej ludzie odżywają. Polska się odbija z gnojówki, zaczyna wychodzić z tych tragicznych dziesięciolecia. Właściwie to zaczęło się przed rozbiorami, kiedy Rzeczpospolita karczmą zajezdną Europy była, ale szczególna Polski klęska to była II wojna światowa i później okupacja sowiecka. Niemiecka okupacja, a potem sowiecka. To było najstraszliwsze. Podkreślam, zaczęło się jeszcze przed rozbiorami, ale zaborcy, odwrotnie niż komuna, szanowali własność prywatną. Jest to bardzo ważna rzecz, na temat której trzeba zdać sobie sprawę, żeby wiedzieć, jaka tragedia tu się spotkała. Dam przykład. W najgorszym zaborze, to jest w rosyjskim, kiedy rodzina Pileckich poszła do powstania styczniowego, to nie skonfiskowano majątku, dlatego że majątek był zapisany po kądzieli na żonę. Proszę sobie wyobrazić NKWD, zostawiające majątek komuś w rękach, dlatego że no przecież to żona nie była w powstaniu, tylko mąż. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy rodzice jadą na Syberię, zesłani na Syberię, a dziecko dostaje stypendium do Szwajcarii. I ubecy się zgadzają na coś takiego. A ja mówię w tej chwili o Józefie Apoloniuszu Nałęcz-Korzeniowskim, Joseph Conrad. Jego rodzice pojechali na Syberię, on do nich dołączył, bo przyjechał, bo był nieletni. Brat matki załatwił stypendium w Szwajcarii. No i car powiedział, przecież dziecko niewinne, prawda? I facet pojechał. W momencie rzezi, którą Niemcy tu zgotowali, w Polsce centralnej nam Sowieci na kresach zgotowali najpierw rzezi, potem Niemcy się tam zjawili i dokańczali, potem Sowieci wrócili. Ale tu w Polsce centralnej, zachodniej, po tej rzezi, po tej ekspropriacji, pauperyzacji przyszli Sowieci i nie dość, że dorżnęli państwa przodków, rodziców, dzieci, nie dość, że dorżnęli, to jeszcze ukradli wszystko. A ja bym chciał, żeby pan mi wypisał znowu czek, abym mógł dać stypendium temu panu u nas w uczelni. Otóż nie! Już wujek, czyli brat matki, który nie brał udziału w konspiracji, nie miał nic, żeby dać, bo też siedział w gnojówce. Zgnojony, okradziony, zgwałcony, prześladowany, storturowany i przez 50 lat komuna pluła w twarz. Trzeba zrozumieć, że tu jest zbiorowy syndrom braku zwycięstwa. Tylko zwycięstwo w 89 roku mogłoby to poprawić. Tylko powieszenie Jaruzelskiego i Urbana i Kiszczaka zmontowałoby państwu dobry humor. I to by było oznaką tego, że wyszliście z gnoju. A tak to nic takiego nie było. Więc jest kontynuacja. Źli się klonują. Dopiero w tej chwili małolaty zaczynają maszerować. Ja nie mówię, że już myślą, ale zaczynają maszerować i rozumieją, że coś się stało i się uczą, starają się dowiedzieć, jakie zło się stało. Proszę sobie wyobrazić, że temu narodowi trzeba zbiorowej terapii, żeby powiedzieć, co przecierpieli. Nie tam generalnie, tylko każdej osobie z osobna.
Pewien generał powiedział mojej siostrze z 2 tygodnie temu, amerykański, ja o tym, jak tragiczna była dla niego historia Polski, co Polska przecierpiała. I moja siostra wytłumaczyła, że wszyscy w Polsce właściwie, oprócz sił zła, mają to, co się nazywa post-traumatic stress disorder. To znaczy, żołnierze w okopach mogli i często dostawali takiego syndromu wynikającego z wielkiej krzywdy, z wielkiego nacisku na nich, z faktu, że cały czas byli pod niesamowitym stresem. A proszę sobie wyobrazić stres od 39, który jeszcze trwał po 89. Stres, który nie został odreagowany. Stres, który powoduje zapieknięcie się w sobie i kontynuacja pewnych obronnych odruchów, gdzie sztuka aluzji została doprowadzona do absurdu. Proszę mi powiedzieć wprost, o co panu chodzi. Proszę mi powiedzieć wprost, co państwa boli. Nie. Jak się mówi prosto, to może ubecja podsłuchać, a już nie ma ubecji. Jak się mówi wprost, to znaczy, że jestem prymitywem. Nie. Jak się mówi wprost, to wiadomo, o co chodzi. Nie trzeba już udawać. Nawet trzeba to wykrzyczeć, czyli nie było terapii na ten temat. W taki sposób ten generał mówi tak. Wolny kraj, Ameryka, oznacza, że my, żołnierze, mamy ten post-traumatic stress disorder, tą chorobę psychiczną wywołaną walką, prześladowaniami, strzelaniem do tych ludzi, a cywile są wolni i nie muszą o tym wiedzieć. Tak powiedział mojej siostrze. Dlaczego to wspominam? Otóż, żeby wytłumaczyć Amerykanom rzeczy, które państwa bolą, nie można tego zrobić po polsku. Nie można krzyknąć 1944, żołnierze wyklęci. Nic nie rozumie nikt w Ameryce czegoś takiego. Trzeba mówić językiem takim, jakim ten generał zrozumiał po wytłumaczeniu przez moją siostrę. Zrozumiał natychmiast, o co chodzi. Czyli patrząc na rozmaite opcje, jakie są, i nie wiadomo, co będzie w interesie narodowym Polski, macie państwo tak. Sprzeda się Unii Europejskiej, ale Unia Europejska nie ma armii, więc was nie obroni. A jak Berlin pójdzie do łóżka z Moskwą, to was sprzedadzą. Sprzedać się Berlinowi, tylko jak to się sprzedać, za co, jak oni was mają? Jeżeli chodzi o inwestycje strategiczne w Polsce, Niemcy są bardzo aktywni, również medialne. Sprzedać się Rosji, kłopot polega na tym, że Moskale w swojej historii nigdy w życiu nie traktowali juniora jako partnera. Tam była tylko i wyłącznie dominacja, więc fajnie, można to teoretycznie rozważyć. Sprzedać się Chinom, no chyba sobie żartujecie znowu, mucha na tygrysie. I stąd moje wieczne powtarzanie. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, kim się jest, czyli dojść do ładu z samym sobą i tą przeszłością okrutną, o której mówię. Nie tylko pokazywać resentymenty, tylko trzeba rozumieć, jeżeli ktoś męczy kogoś przez 50 lat, no to męczony nie może wyjść normalny. Męczony jest zakompleksiony i mówiłem o tym wielokrotnie. Kompleks niższości maskujący się jako kompleks wyższości. Wszyscy wszystko wiedzą.
że choroba jest, ale choroba wynikająca z prześladowań przez 50 lat. Nie mówienia nic wprost. Trzeba wiedzieć przede wszystkim o sobie i wtedy racjonalne wybory robić. Ja dlatego sugeruję opcję amerykańską, bowiem egzotyczny sojusz taki jest mniejszym złem niż cokolwiek innego. Stany Zjednoczone nie interweniują, wprowadzając pokój grobu, czy też pokój więzienia, tylko pokój podboju kulturowego. Dam japońską anegdotę. Proszę sobie wyobrazić, że dziadkowie są takiego wzrostu, bo mają świetną dietę, fajną skórę i tak dalej. Wnukowie już są tacy, bo jedzą hamburgery, czy cheeseburgers i mają chorobę wieńcową, a dziadkowie nie. To jest wynik okupacji amerykańskiej, bo w japońskiej historii przez stulecia, no może tysiąclecia, było tabu przeciwko jedzeniu mięsa. Najniższa kasta oprócz Ainu, czyli autochtonicznej ludności zepchniętej na północ, Hokkaido, byli nazwani jadacze mięsa. To tak jakbyśmy tutaj po polsku powiedzieli, że najniższa kasta w historii Polski to byli jadacze ścierwa. Tak Japończycy traktowali jedzących mięso. Pod wpływem okupacji amerykańskiej i tych restauracji szybkiego jedzenia zaczęli mieć kłopoty. Dzieciaki chciały jeść i wnuki teraz jadą mięso. To jest zupełnie niesamowita zmiana. No to Polsce już nie grozi, bo Polacy jedzą mięso od dawna. Okej. Okay. Podbój kulturowy. Co to znaczy? No to znaczy Madison Avenue, czyli komercjalizm, i Hollywood, czyli chłam w tych filmach, oraz trendy intelektualne na czele z marksizmem, lesbianizmem. Czyli to, co mają do zaoferowania uniwersytety amerykańskie. Okej. Okay. Jeżeli wiecie państwo, co wam grozi, a jednocześnie wiecie, kim wy jesteście, to nikt was nie namówi, żebyście taki cheeseburger zjedli w tym stylu. Bo wiecie, a wybór jest taki. Jak nie potraficie się sami obronić, a nie potraficie, bo nie macie siły, czyli przede wszystkim pieniędzy, woli strategicznej i elity, która by was prowadziła tak, żeby Polska była bezpieczna, no to musicie się schować za kimś. Jeżdżenie na tygrysie niebezpieczne, poddawanie się Moskalom znaczy hegemonię, a Berlinowi sprzedaż, natomiast Unii Europejskiej... Czyli z mojego logicznego punktu widzenia najmniejszym złem jest usiłowanie wpisania się przynajmniej na razie, dopóki nie będzie polskiej broni nuklearnej i woli obrony, w system amerykański. Grzesio Brown zaraz by na mnie nakrzyczał, że jestem lobby amerykańsko-żydowskie. Zaraz do tego dojdę też. Czyli należy nam się rozeznać w charakterze Ameryki. Co to jest Ameryka w ogóle, jeżeli chodzi o władzę? Szczególnie w Polsce, ale nie tylko, istnieje przesąd, że jest to właśnie, jak Grzesio Brown mówi, państwo amerykańsko-żydowskie. Dlaczego? Dlatego, że Polacy mają takie nieszczęście, że interesują ich pewne sfery, które również interesują Izrael oraz społeczność żydowską w Stanach Zjednoczonych. Ale jest to, jakby powiedzieć,
fałszywe spojrzenie, bowiem tylko częściowe. Otóż Ameryka jest policentryczna. Oznacza to, że jest wiele centrum władzy. Nie tylko ci, o których słychać, ale ci, którzy nie interesują państwa i państwo ich nie interesujecie. Może być na przykład miliarder w Teksasie, który trzęsie wszystkim tym, co jego obchodzi. A jeżeli jest z parafii, to go interesuje tylko parafia. A ma kilka miliardów dolarów, w związku z tym dyktuje to, jak ma być według niego. Są rozmaite środowiska i grupy. Na przykład Angelo Codevilla mówi, że są dwie partie w Stanach Zjednoczonych. Jedna partia jest władzy, a druga partia jest krajowa. I George Weigel napisał o strukturze amerykańskiej, że jest to kraj Hindusów, którymi rządzą Szwedzi. To znaczy, w Ameryce jest tyle wyznań, religii, środowisk i tak dalej, ale niestety elita jest laicka, nienawidzi religii. Są różne sposoby spojrzenia na policentryzm Ameryki i na rozmaite środowiska. Na przykład, jeszcze jedna rzecz, o której warto wiedzieć, to spójrzmy na nowe technologie. W Silicon Valley jest monokultura. Tam się wszyscy ze wszystkimi zgadzają w sposób kazirodczy. To są niesamowici lewacy, jednocześnie niesamowicie zamożni. I oni mają mniej więcej takie same podejście do rzeczywistości, jak pewna pani, która gdy Richard Nixon został wybrany na prezydenta, powiedziała, wybory musiały być sfałszowane. Ja nikogo nie znam, który by głosował na tego Richard Nixon. To była pewna bardzo zamożna pani z Nowego Jorku. I rzeczywiście wszyscy jej znajomi nie lubili tego polityka. Policentryzm. Ten fragment, który Grzesio Brown mówi, o którym opowiada, jest niesamowicie wąski i wybiórczy. Jest mnóstwo centrów skoncentrowanych na rzeczach, które się podobają. Niewiele w Ameryce ośrodków jest zainteresowanych polityką zagraniczną. Każde imperium patrzy się na siebie. W Imperium Rzymskim lud chciał to, co w tej chwili w Ameryce, chleba i igrzysk. Wśród elit tylko administratorzy kolonialni oraz wojskowi znali obce języki i wiedzieli, co się tam gdzieś dzieje. Dlaczego? Bo ich wysyłano. Natomiast większość lokalnych się interesowała rzeczami lokalnymi i zdziwiona była, że ktokolwiek ma im za złe, że nie wiedzą, co się dzieje gdzie indziej. A ich to nie obchodziło. Taka jest esencja imperium. Policentryzm, a jednocześnie parafiańszczyzna, lokalizm. W pewnym sensie Stany Zjednoczone są rajem, bowiem, no, dam przykład, chłopak taki, mój student, siły specjalne, potatuowany, bardzo łagodny, to znaczy nie wiem, na ile jest to wyćwiczone, ale jest bardzo cichy, bardzo łagodny i mówi, rozmawiamy na naszych seminariach o różnych rzeczach i ja zachęcam dzieciaki, żeby opowiadały, dawały przykłady ze swoich doświadczeń, aby to wszystko w pewien sposób spersonalizować, żeby to nie było abstrakcyjne i teoretyczne, żeby dodawali swoje własne komentarze z życia i dzielili się. I on powiedział tak, na jakiś tam temat rozmawialiśmy, on powiedział, że dokładnie tak jest, jak ja powiedziałem i dał przykład i mówi, dzięki Bogu moja żona tego nie wie.
Właśnie to jest to, o czym mówię. Polskie kobiety wiedzą wszystko. Genetycznie przekazana tragedia od przedzaborów. Imperium w związku z tym jest rajem na ziemi. Bliżej nie można do tego dojść. Do tego poziomu raju. Co to również oznacza? To oznacza, że nastąpiła śmierć zdrowego rozsądku. Że imperialne dzieci, imperialne wnuki, imperialni cywile nie wiedzą, co to jest zło. Wydaje im się, że Ameryka bardzo często młodym szczególnie, że jest do niczego, niesprawiedliwa, faszystowska, rasistowska, antysemicka, bla, 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 bla. Takim się wydaje. Dlaczego? No, nie mają punktu odniesienia. Nie mają punktu odniesienia. Policentryzm? Raj na ziemi? Zupełna niewiedza na temat świata zewnętrznego? Śmierć zdrowego rozsądku, stąd te badziewia politycznej poprawności i innych rzeczy. Jednym słowem, aby podsumować, co to jest Ameryka, to nie jest imperium zła, to jest imperium głupoty. I jak robimy coś, co państwa wścieka, albo cały świat wścieka, to nie jest dlatego, że myśmy to chcieli zrobić, po prostu jesteśmy głupi. Się nie znamy. Bardzo często to jest, mamy sojuszników, którzy przyjeżdżają do nas do szkoły. To są zwykle te Five Eyes, to znaczy Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Australijczycy, Nowozelandczycy i Holendrzy. Potem mamy Japończyków i Koreańczyków. I potem Polaków, Francuzów, Niemców, Belgów, innych u nas w uczelni raczej nie ma. I szczególnie Europejczycy, ale nie tylko, bo rozglądałem się na innych uczelniach wojskowych. Studenci zagraniczni po pewnej chwili pobytu w większości rozumieją, że jesteśmy głupi po prostu. Znaczy, że Amerykanie nie rozumieją wiele ze świata zewnętrznego i że to, co robią, wynika z grzechu zaniechania, a nie ze złośliwości. To jest głupota, a nie szatan. Trzeba to wiedzieć. Jeżeli się ocenia alianta i szanse nasze z sojusznikiem, to zawsze musimy się zastanowić, jaki jest jego charakter i natura. Więc tłumaczę, że właśnie to tak jest. Nie imperium zła, tylko imperium głupoty. Policentryczne. Teraz, jeżeli chodzi o instytucje, które się zajmują polityką zagraniczną, czy interesują się, to przede wszystkim jest prezydentura, czyli prezydent zajmuje się polityką zagraniczną. Proszę pamiętać, że każdy prezydent dziedziczy politykę swojego poprzednika. Nawet jeżeli został wybrany krytykując tą politykę, no to proszę bardzo, odziedziczyła pani wojnę w Afganistanie. Nie chciała pani tam być, ale pani jest, bo została pani wybrana na prezydenta. Czyli mówimy o kontynuacji siłą inercji. Nie jakimś tam geniuszu strategicznym, tylko po prostu mamy 4 lata, no czasami w powiewach 8, jak się uda. No i co teraz robimy?
proszę Państwa, Polska była nieobecna 70 lat. Państwo myślą, że w 3 dni się zreperuje image Polski, wizerunek Polski na świecie? Jasne, że się nie. To dekady zabiera, żeby coś takiego zrobić. Tak samo z prezydenturą. Jak jest kontynuacja, to się cudów nie zrobi, nawet jeżeli jest się przeciwko czemu. A jak stara się na siłę zrobić, to wyjdzie tak, jak wyszło Henry Kissinger, do dziś udaje, że utrata Wietnamu i padnięcie Laosu i Kambodży do komuny to był sukces jego dyplomacji. I prezydenta tego Nixona i Ford. Nie, jest kontynuacja i teraz człowiek, który nie chciał na przykład wojny w Iraku, odziedziczył to. I co można zrobić? Trzeba kombinować, a tyle ludzi zginęło. Jak my się wycofamy stamtąd, skoro tyle ludzi zginęło? A może się powinniśmy po prostu wycofać? To jest podstawowa zasada, kontynuacja. Odziedziczenie polityki zagranicznej poprzednika i kontynuacja. Następna instytucja, o której Państwo powinni wiedzieć, to jest Departament Stanu. Dzieli się na dwie sekcje. Pierwsza to są dyplomaci, którzy karierę robią na dyplomacji. Będą tam w tym Departamencie Stanu zwykle co najmniej 20 lat. I oni są odsyłani z jednego miejsca do drugiego i służą po prostu jako dyplomaci. Większość z nich to biurokraci, którzy odsłużą swoje, dostaną emeryturę, są mniej bądź bardziej kompetentni. Ich największym wyzwaniem jest brak wiedzy i ekspertyzy. To jest numer jeden. A drugie to jest choroba, która się nazywa lokalizm. Czyli wprowadzają się do Austrii i zostają w tym momencie dyplomatami Austrii, a nie Stanów Zjednoczonych, jak tam są za długo. Zaczynają identyfikować się z miejscem, do którym zostali posłani, jak są za długo. A z kolei odwrotna strona tej monety wśród amerykańskich dyplomatów to są ci, którzy się zjawili nagle, nie byli dobrze poinstruowani i muszą na nowo wynaleźć koło. Koło wynaleźć. I to jest kłopot, bo nie wiedzą w ogóle, gdzie chcą. W czasie zimnej wojny śmialiśmy się, że ci, którzy byli szczególnie w krajach komunistycznych, gdzie nic nie było, nawet papieru toaletowego, to ich działalność dyplomatyczna sprowadzała się do uczęszczania do tak zwanego expat bar, czyli w ambasadzie amerykańskiej i w innych ambasadach zawsze był tam takie miejsce, gdzie się na wódkę, na whisky spotykali. I to wyczerpywało ich działalność, bo po co było wychodzić na zewnątrz, jak wszędzie był syf. Okej, to jest Departament Stanu. Departament Stanu ma część, która się nazywa Political Appointees, czyli naznaczeni politycznie dyplomaci. Co to znaczy? Jeżeli na przykład jestem kumplem doktora Muszyńskiego, a się z nim bardzo długo przyjaźnię, to on powie, stary, ja wiem, jak ty lubisz leżeć na plaży, to będziesz ambasadorem Stanów Zjednoczonych na Bahamach. No i mam tam 2 lata przerwy. Nic nie wiem o niczym, ale lubię być na plaży. A mój przyjaciel jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest tajemnicza Georgette Mosbacher. Ona naturalnie jeszcze nie wie, że w Polsce nie ma plaży dobrych takich. Przynajmniej całorocznych nie ma takich plaży. Ale się dowie. Pewnie będzie źle w listopadzie i niedługo tu popędzie. Ale się ma tytuł zawsze. Ci, którzy są naznaczani politycznie,
Są rozmaitego typu, tacy, którzy po prostu chcą mieć tytuł ambasadora, bo to jest fajnie, żeby przyjaciół sprowadzać swoich, imprezy robić, albo po prostu, żeby mieć tytuł i gdzieś tam odbyć taką służbę. A są tacy, którzy biorą naznaczenie przez prezydenta na ambasadora i zatwierdzenie przez Senat, biorą bardzo poważnie, przez Senacką Komisję Spraw Zagranicznych, biorą to bardzo, bardzo poważnie. Dam dwa przykłady. Jakieś 15 lat temu był tutaj ambasador, Victor Ash. Wszyscy się śmieli, bo on był burmistrzem jakiegoś miasta w Kentucky. Kentucky czy Kansas, czy coś w tym stylu. Wszyscy się też śmieli, a dostał tą chałturę, bo był w tej samym pokoju w bursie z prezydentem George Bush juniorem. Więc dostał taką fuchę w Warszawie. Ale proszę sobie wyobrazić, że ambasador Ash podróżował do setek, nie wiem, miast i miasteczek. Przychodził, a wójt, burmistrz, czy w większych trochę miastach prezydent mówił, jest nam bardzo miło, ale dlaczego pan tu przyjechał? A Victor Ash mówił, no chciałem pozdrowić, powiedzmy, dobrych Polaków z Pacanowa od narodu Stanów Zjednoczonych. I on sobie nie żartował, po prostu jeździł, żeby powiedzieć, że jak on jest ambasadorem i pokazać, jak on jest ambasadorem w Polsce, no to ma obowiązki, żeby się spotkać z Polakami, a nie tam ich gdzieś na Nowy Świat. I z generałem Jaruzelskim na imprezie się objawić. Nie, on chciał zrobić to, co robił, jak został burmistrzem swojego miasta. No, chodził i ręce ze wszystkimi ściskał i chciał powiedzieć cześć. I tu mu się podobało. Tak. Victor Ash nie był tym multimilionerem, więc po prostu się witał. Chodził, witał, opowiadał Ameryce, tam go przyjmowali wielce zdziwieni, myśleli, że on tam coś od nich chce, no, ale naprawdę nie chciał nic oprócz tego, żeby się przedstawić. I to jest fajnie, jak są tacy dyplomaci. Drugi jest, jeżeli ma się środki do tego, żeby być amerykańskim ambasadorem. Z klucza politycznego. Dam przykład z Estonii. Dziewczyna, która została, zresztą moja przyjaciółka, ambasadorem, jest lekarzem medycyny. Jej rodzice walczyli w powstaniu, znaczy oni byli w ogóle AK Kiliński, ale tutaj na Estonii to rodzina ze Starówki, więc tutaj na Starówce walczyli. W Armii Krajowej jej ciotka była Wanda Lorencowa w brygadzie NZ Koło, czyli tu wszystko na Starówce. Dobrze wychowana, jest amerykańską patriotką, polską patriotką i była ambasadorem w Estonii. Jej mąż, który jest osobą przedsiębiorczą i bardzo zamożną, potroił budżet ambasady ze swoich własnych pieniędzy, żeby można było pomagać Estończykom. Nie tylko stypendia, ale no każde dziecko estońskie, wszystkie dzieci były zaproszone do McDonald's na Święto Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Jakąś tam znaleźli Biblię, która była z XVII wieku. Cud niesamowity i trzeba było tą Biblię zreperować, bo była schowana za Sowietów, no to trzeba było wyłożyć tam jakieś $500,000 czy coś, no to było też załatwione. Po prostu dziewczyna nie miała w nosie, Aldona nie miała w nosie tam, gdzie została posłana i uznała, że jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Nie żeby pouczać Estończyków, tylko żeby pokazać, że ona jest Estonii przyjaciółką. Tacy też są. Są również nawet wśród tych od kariery ludzie, którzy są życzliwi, tylko oczywiście nie mają takich możliwości jak przyjaciele prezydenta. Rozumiecie państwo? I trzeba waszej dyplomacji i tym, którzy się interesują sprawami zagranicznymi, wiedzieć, kto to jest. Wiedzieć. Taka wiedza jest bezcenna, dlatego że się zdobywa
również dostęp osobisty. I ludzie ci zaczynają identyfikować się, interesować się i rozumieć sposób widzenia świata przez orientację w Polsce, orientację polską, nie postpolską, nie post-PRL-owską, czyli nie Sowietów i nie wyalienowanych z polskości, tylko właśnie Polaków, co jest wielką sztuką, bo przedtem ja Państwu powiedziałem, że nikt nie rozumie, co Wy mówicie. Nawet ci z Państwa, którzy mówią po angielsku, mówią po polsku w sensie kulturowym. W związku z tym Amerykanie po prostu nie kapują. To jest czarna magia. Nawet jeżeli słowa są angielskie, nie kapują. Czyli ważne wiedzieć, jaki jest Departament Stanu, jak to działa. Nawet jeżeli duch jest lewacki, regulacje i prawa są lewackie i główny personel jest lewacki, który zawsze zostaje nieważne. Zawsze są ludzie, na których można liczyć. Tylko trzeba wiedzieć, jak ich znaleźć. Teraz następną instytucją, na której się powinniście Państwo rozeznywać, to jest kongres. Szczególnie Senat, oczywiście Izba Niższa też, ale Senat ratyfikuje traktaty i zajmuje się zwykle sprawami zagranicznymi. Senat może nawet pewne rzeczy wymusić na prezydencie, jeżeli chodzi o sprawy zagraniczne, nie ratyfikując traktatu albo odmawiając uznania jakiegoś kolesia prezydenta na ambasadora danego kraju. Co jest ważne zarówno na temat Senatu i Izby Reprezentantów, to jest to, że zawsze polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych jest ważniejsza od polityki zewnętrznej. Ich bardziej obchodzi, co się dzieje w kraju, ich bardziej obchodzi, o co ich proszą ich właśnie ludzie, którzy ich wybierają, jak również grupy nacisku, niż powiedzmy rzeź w Darfur. Wyjątkowo może być coś takiego, jak był senator Sam Brownback, który jako chrześcijanin, jako katolik, skupił się na niewolnictwie w Sudanie i zatrzymywaniu rzezi plemiennych, wojny rasowej między muzułmanami czarnymi i muzułmanami arabskimi właśnie w Darfur, czy też wojny przeciwko animistom i chrześcijanom w południowym Sudanie, rzezią, które muzułmanie im sprawiali. To jest wyjątkowo. On poza tym miał poparcie głównie fundamentalistów protestanckich, którzy w imię Chrystusa uważali, że trzeba chrześcijan w trzecim świecie bronić. Czyli sytuacja specjalna, ale mu pomagało, że jego elektorat był dość twardo nietolerancyjny. I takim chcieli, żeby on był. On takim był przy okazji, a jednocześnie ludzie, którzy na niego głosowali, tacy byli. Poza kongresem czwarta instytucja niezwykle istotna to jest lobbies. Są rozmaite lobbies. Każdy właściwie kraj ma lobby. Poza tym lobby rozmaitych przemysłów mogą mieć podczepione biura czy też orientacje, które mimo, że głównym tematem ich lobby nie jest dany kraj, to się zajmują tym krajem. Na przykład lobby energetyczne. W momencie jakby tutaj odkryto gaz łupkowy, który by się dał łatwą technologią wydobywać, a nie taki trudny jak Polska ma, no to zaraz by się podgrupa polska zrobiła i by robiła lobby, żeby być sympatycznym w stosunku do Polski, żeby ten gaz łupkowy wydobywać. Ogólnie, co zostało opisane również przez dwóch bardzo prestiżowych naukowców, profesorów Mearsheimer and Walt, uważa się, że najbardziej skutecznym lobby jest tak zwane lobby izraelskie czy lobby żydowskie. To jest nieporozumienie. Po pierwsze, nie ma lobby żydowskiego. Są
są grupy lobbystyczne, niesamowita wielka ilość, niektóre z nich nienawidzące się, na przykład jest coś, co się samo nienawidzące się i nienawidzące inne grupy. Jest na przykład grupa, która się nazywa J Street, czyli Jewish Street, to są lewacy. Takie organizacje lobbystyczne jak Jinza, też grupa żydowska, proizraelska, mówią, że ci lewacy to chcą zdemontować Izrael. I rzeczywiście nienawidzą Izraela. To nie znaczy, że nie ma poziomu, na którym te grupy się nie potrafią porozumieć, ale nie demonizujmy i nie przesadzajmy. Ja myślę, że udaje im się przy takim wielomiliardowym nakładzie co roku, udaje im się może załatwić 60% spraw. A mówię może 60, bo najbardziej skuteczne lobby to jest single issue contenders, to znaczy takie organizacje, które się koncentrują na jednym zjawisku, na jednej sprawie. Szczególnie National Rifle Association, czyli organizacja, która lubi, jak państwo jesteście uzbrojeni po zęby. To jest organizacja narodowa, organizacja posiadaczy broni. Oni mają sukces chyba 95%. Jeżeli chodzi o prawa wprowadzane, oni potrafią wprowadzać takie prawa albo zbijać takie prawa, że sukces ich 95%. Następna największa i najbardziej skuteczniejsza grupa lobbystyczna to są emeryci. Żadni Żydzi wszędzie. Nie, emeryci. Okay. Jak skończę, będą pytania. Trzeba to też rozumieć. Trzeba to też rozumieć, w jaki sposób działa lobby, w jaki sposób można wywierać nacisk. Piątym ośrodkiem zainteresowanym sprawami zagranicznymi, co są think tanks, czyli takie ośrodki eksperckie, i uniwersytety, które są zupełnie lewackie, prawie bez wyjątku. Oprócz, powiedzmy, katolickiego University of Dallas czy Christendom College, oraz fundamentalistycznego Patrick Henry College, bądź Hillsdale College. Charakteryzują się one zwykle tym, że nie przyjmują ani centa od podatnika. Jak się nie przyjmuje pieniędzy od podatnika, nie trzeba tyłków lizać biurwie państwowej. Po prostu. Sprawa jest zupełnie jasna. Profesor Eva Thompson nie żartuje sobie, kiedy mówi, że wydziały sławistyki w amerykańskich uniwersytetach to są ambasady najpierw sowieckie, a teraz Rosji. To nie jest koniec. Na przykład Chińczycy zupełnie otwarcie i bezczelnie fundują, gdzie mogą, uniwersytety Konfucjusza. Zasada jest taka, zakaz mówienia o zbrodniach komuny, zakaz mówienia o niszczeniu buldożerami kościołów, zakaz mówienia o miażdżeniu dysydentów. Nic takiego nie było. Wszystko jest sacy z Chinami. Chce pan grant? Na kolanka. I pisać dobrze o Chinach. Każdy dostanie. To jest korumpowanie Ameryki, amerykańskich intelektualistów. Proszę sobie wyobrazić, że na Georgetown University, katolickim, islamu uczy głównie John Esposito, jest tam taka cała grupa, a pracują za bardzo wysokie pieniądze w centrum ufundowanym przez Ibn Talal, przez księcia Arabii Saudyjskiej. To jak państwo myśli, no, że tego islamu się uczy? Że to jest religia pokoju. Wszystko inne się unika. To jest niesamowite narzędzie wpływu i korupcji uniwersytetów. Pieniądze zagraniczne. I to wszystko wpływa na percepcję klasy intelektualnej amerykańskiej. Na dalszy trening w politycznej poprawności, na brak niezależności.
Jest to niesamowicie ważne, bo kiedy państwo będziecie zamożni, to ufundujecie jakieś tam instytuty Piasta czy coś, czy jagiellońskie i skorumpujecie amerykańskich intelektualistów, którzy jak każda prostytutka bardzo chętnie wezmą wasze pieniądze. I będą skakać i śpiewać o polskim filosemityzmie. Non-stop. A w tej chwili robią odwrotnie. Okej. Teraz bardzo szybko o polityce amerykańskiej od zimnej wojny do wojny przeciwko kalifatyzmowi. Ja to wymyśliłem. Jakiś czas temu mnie denerwowało, że administracja drugiego Busha, w której ja służyłem przy okazji, używała fałszywego propagandowo słowa, mianowicie wojna przeciwko terrorowi. I mówiłem, oczywiście zwariowali, czy słyszał pan o wojnie przeciwko Blitzkriegowi? No Blitzkrieg to jest metoda walki, tak samo jak terror. To jest, była wojna przeciwko III Rzeszy i narodowemu socjalizmowi niemieckiemu, a nie wojna przeciwko Blitzkriegowi. Prawda? No to jaka wojna przeciwko terrorowi? To jest metoda walki. Jest to wojna przeciwko kalifatyzmowi, dlatego że ci faceci chcą przywrócić VII wiek, nawet jak się trochę totalitaryzmu pouczyli z Zachodu i Wschodu. VII wiek, czyli są reakcjonistami, bo chcą kalifat, kalifatyści. I nawet bym nie nazwał tego islamizmem, żeby nie obrażać wyznawców islamu. Dlaczego? No bo w islamie nie ma papieża, w związku z tym każdy muzułmanin sobie. W 1951 roku, po pogromach sekty Ahmadiyya, masywnych pogromach w Pakistanie, Sąd Najwyższy Pakistanu, składający się jeszcze wtedy z logocentryków wyedukowanych w Oksfordzie i w Cambridge, logocentryków, którzy byli religii muzułmańskiej, ale wykształceni po zachodniemu, ustanowił komisję, która ta komisja miała ustalić przede wszystkim, czy Pakistan to państwo muzułmańskie. Więc pierwsze pytanie, jakie zadali sobie, to było, jaka jest definicja muzułmanina? I po 2 latach uznali, że definicja muzułmanina to jest ten jest muzułmaninem, który mówi, że jest muzułmaninem. Czyli każda sekta, wszyscy mogli być, uznać się za muzułmanów. Nie było po prostu żadnego obiektywnego pryzmatu, przez który można by zdefiniować, kto to jest muzułmanin. Każdy jest muzułmanin. Stąd ostrzegam przeciwko atakowi na islam w sensie politycznym, a nie teologicznym, bowiem ci, którzy wysadzają się w powietrze, bowiem ci, którzy niosą śmierć, to jest pewna orientacja, sekta. Kłopot polega na tym, że ponieważ nie ma w islamie jedności, tylko jest rozproszkowanie, to proszę sobie wyobrazić, że większość muzułmanów uznaje, że to, co robią ekstremiści, jest kanonicznie usprawiedliwione, bo to jest. Religijnie jest usprawiedliwione. I mają kłopot, jak sobie z tym dać radę. Jak my ich nazywamy islamiści, to robimy im komplement. Proszę pamiętać, że organizacje ekstremistyczne mordują przede wszystkim kogo? Muzułmanów. Boko Haram wcale nie morduje przede wszystkim chrześcijan w Nigerii. Morduje muzułmanów. W meczetach ktokolwiek się z nimi nie zgadza, i tak było od fitna, od Rida, od wojen Rida, czyli pierwszych dni po śmierci Mahometa. Mordowali się nawzajem w imię Allaha, żeby ustalić, kto ma rację. I te sekty, które tam na samym początku się zaczęły wyodrębniać, pączkowały i teraz macie państwo islamskie czy Al-Kaida i takie inne rzeczy.
Także propaganda musi być bardzo precyzyjna, stąd ja używam kalifatyzm, bo oni chcą przywrócenia kalifatu. I to mniej obraża tych, którzy inaczej nie byliby zadowoleni z ekstremistów wśród swoich ludzi. Okej. Czyli od zimnej wojny do kalifatu. Ronald Reagan to był ostatni mój prezydent. Nie to, że nie głosowałem na innych, tylko po prostu był ostatni, którego ja bardzo lubiłem. Ktoś się go kiedyś spytał, no to masz, no co, masz jakiś plan? Zanim go wybrano na prezydenta. Co z tą komuną, co z Sowietami zrobić? On powiedział tak. Jak wygrać zimną wojnę? Bardzo prosto. My wygrywamy, oni przegrywają. I on sobie naprawdę nie żartował. Ponieważ wtedy nie było internetu i nie mógł położyć na swoim Facebook takich rzeczy, to mówił bardzo proste rzeczy do ludzi, a lewacka prasa, media liberalne powtarzały, żeby się z niego wyśmiać, jaki to prymityw. On bardzo prosto mówił i normalni ludzie łapali to. I to jest sztuka. I rzeczywiście, on osobiście nienawidził broni nuklearnej. Uważał, że to jest abominacja. Nie to, że uważa, że Ameryka się powinna pozbyć broni nuklearnej, nie. Uważa, że Ameryka powinna pobić Sowietów i sposób, w jaki wymyślił, to jest wpędzić Sowietów w kozi róg, tak żeby zaczęli się zbroić, tak żeby zbankrutowali. No i cała grupa ludzi nad tym pracowała, papiery są w tej chwili, dokumenty odtajnione, możecie sobie Państwo poczytać, trochę tego jest. Reagan niestety odszedł, bo konstytucja, poprawka do konstytucji, chyba 23, ograniczyła go do 2 razy. I został jego następcą przyjemny człowiek, ale już konserwatysta. Facet, który wiedział, jak zarządzać kryzysem, i on i jego ludzie wymyślili sobie, że diabeł, którego znamy, jest lepszy od diabła, który nie znamy. A poza tym Mackinder dyktował geopolitycznie, że centrum potęgi leży w Sowietach, w zachodnim Kazachstanie, południowej Rosji i wschodniej Ukrainie. Ktokolwiek to kontroluje, utrzymuje porządek na świecie. W związku z tym, żeby nie było chaosu, Bush usiłował ocalić Związek Sowiecki. Po prostu. Z zimnego wykalkulowania wcale nie kochał komuny ani nic, tylko uważał, że tak będzie wygodniej. Stąd apel Chicken Kiev Speech, apel na przykład do Ukraińców, żeby się nie buntowali. Prośby do Jana Pawła II, przekazane przez Jana Pawła II, prośby od ambasadora Stanów Zjednoczonych, którym był mój przyjaciel, już nie żyje, Tom Lady. Prośby, żeby papież wpłynął na Litwinów, żeby nie ogłaszali niepodległości, bo to podminowuje Gorbaczowa. I się wstrzymali przez rok. Bush pierwszy niesłusznie dostąpił zaszczytu oglądania implozji Sowietów. Nie tylko padnięcia muru berlińskiego, co jest naturalnie winą państwa. Nie to, że padł mur, tylko że symbolem w tej chwili na Zachodzie jest, że Niemcy obalili komunę na całym świecie. Bo państwo nie poszliście do pałacu Stalina i spektakularnie nie rozwaliliście go w 89. I to by było na wszystkich kronikach filmowych i wszystkich filmach dokumentalnych. A ponieważ tutaj była, co zawsze opowiadam, transformacja, a nie wolność, czyli to samo w innej formie, postkomuna, no to zostało jak zostało. Tak jest. I powinien nad ruinami zawiść Jaruzelski, Kiszczak i Urban. 3 powinno dyndać. Nic więcej nie trzeba było zrobić. To by też wyleczyło ten post-traumatic stress disorder. Świetnie by było, tak się nie stało.
bo była transformacja. Potem przyszedł Bill Clinton. To się nazywała dywidenda pokoju. Rozwiązywano jednostki wojskowe. Przestano utrzymywać okręty wojenne. Przestano utrzymywać systemy obronne. Przestano nawet pracować nad wieloma projektami wojskowymi. Dlaczego? Bo Frank Fukuyama przekonał w imperium elitę głupich, że nastąpił koniec historii. Że nic się już więcej nie zmieni. Jest GITES, zwycięstwo demokracji i kapitalizmu. Że świat w ogóle nic innego nie pozna, tylko to. No szaleństwo. Zamiast dalej marudzić na temat prezydentury, kiedy Bill Clinton był szefem, to powiem Państwu anegdotę. W moich seminariach mamy czasami od czasu do czasu coś, co się nazywa Integrated Strategy Exercise, czyli ćwiczenie zintegrowanej strategii. I żeby robić symulację tego, jak wygląda praca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z prezydentem, jak to wygląda, żeby dzieciaki się przygotowały, jak pójdą tam, to często pytam się rozmaitych, jakie były ich doświadczenia. I oczywiście najwięcej wiem, jak było, gdy był Reagan. No potem Bush Senior, potem Bush Junior, ale się chciałem dowiedzieć, jak wyglądała sprawa, gdy prezydentem był Clinton. No i spytałem się Zbigniewa, świętej pamięci Zbigniewa Brzezińskiego. Pytam go, czy mieli agenda. Agenda to jest grafik tego, o czym będziemy rozmawiać. O czym będzie, no jak będzie pracować tego dnia, jakie tematy dotkniemy. Czy mieli agenda? Gdy prezydentem był Clinton. A Zbyk mówi, nie mieli. A my, a co mieli? A on mówi, mieli, zamawiali sobie pizzę, jak nie było Hillary. Proszę sobie wyobrazić Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które operowało w taki sposób, że jak tego nie było w CNN, jeżeli chodzi o sprawy zagraniczne, to ich to nie interesowało. Dostają raporty i akurat tutaj CIA się popisała dobrze, dostają raporty, że nadchodzi zagrożenie w Rwanda, że może być rzeź. To nie dość, że zupełnie zignorowali, ale późniejsza dyplomatka wielka, Samantha Rice napisała memorandum, które zatopiło jakiekolwiek sygnały alarmowe z tego kraju. Ich nie interesowało. Dopiero zaczęli udawać, że ich obchodzi, jak CNN pokazało zwały trupów. Nie to, że cynicy, tylko jeszcze raz, głupki. Głupki, po prostu głupki. Dlaczego? Bo jak się mieszka w raju, no przecież nikt nikogo mordować nie będzie, nie? A jak ktoś im mówił, że jednak będzie rzeź, bo tak przez całą historię ludzkości było, może być rzeź, no to mówili o nim, że jest nieprzyjemny. Ile razy ja słyszałem, you're mean, że jestem nieprzyjemny, bo sugeruję różne rzeczy, które po prostu brzmią szokująco. Raz robiłem briefing przeznaczony dla dyrektora, koordynatora służb specjalnych, Director of National Intelligence, i ludzie Obamy powiedzieli mi tak, you're scaring us, to znaczy straszysz nas. Nie, tylko opowiedziałem o komunikacjach strategicznych Putina, mój kolega opowiedział o komunikacji strategicznej ISIS, a jeszcze jeden taki pułkownik opowiedział o tym, w jaki sposób się komunikują się strategicznie Chińczycy. No i ci, dla których konsumpcji to było przeznaczone, po prostu uznali, że jesteśmy nieprzyjemni, no, albo ich przestraszamy. Płakać się chce, no, ale taka jest rzeczywistość. Teraz
po facecie od pisy i cygar i tej Moniki Lewińskiej nadszedł Bush 2. Jego wizją, nad którą jego ludzie pracowali, jego wizją, nad którą jego ludzie pracowali, to było, że chciał się skoncentrować na Azji. Niestety przyszły ataki terrorystyczne 11 września, była zupełna reorientacja i skoncentrowanie się na Bliskim Wschodzie. Potem przyszedł Obama, który odziedziczył to, co mu dał Bush. Chwilowo Irak był uspokojony. Myśmy twierdzili, że to jest tylko chwilowe z powodu sukcesu wojska amerykańskiego. I Obama po prostu zdecydował spal cześć i się pozbył Iraku, ale nie pozbył się Afganistanu. Obama miał taką ideę leading from behind, czyli dowodzić z tylnych linii. No wynik był taki, że nastąpił chaos na świecie, bo Ameryka była nieobecna i Rosjanie, i Chińczycy zaczęli się panoszyć i jest to, co państwo macie, a odziedziczył to Trump. Trump jest absolutnie niekonwencjonalny. Na początku zwrócił się przeciwko symbolom globalizmu, takich rzeczom jak na przykład traktat paryski, który miał ograniczyć emisję dwutlenku węgla, albo traktaty o wolnym handlu, takie jak NAFTA i wszystkie inne. Albo renegocjować, powiedział, albo zupełnie się pozbyć tego wszystkiego. To doprowadziło do wielkiego szoku wśród amerykańskiej elity, nie tylko światowej, ale amerykańskiej. Czyli to, co Angelo Codevilla nazwał partią rządzącą, a nie partią krajową. I nagle Trump wymyślił coś nowego, mianowicie Intermarium, czyli Międzymorze. To też zaszokowało, bo co to jest to Międzymorze? Jak on śmie, jeszcze wspomniał tu w Warszawie, cywilizację zachodnią. Wzięli mnie dinozaury ze służb specjalnych na lunch po tym wystąpieniu i mówi, przyznaj się, że to ty pisałeś. Trump by nie pomyślał o cywilizacji zachodniej, ani o powstaniu warszawskim. Następnym ruchem Trumpa była Korea Północna, którą traktował podobnie, jak traktuje Iran do dziś. Mianowicie Trump ma taką taktykę negocjacyjną, że jak ktoś mu podskakuje, to zaczyna od wyzwisk i straszenia. Co według niego spowodowało, że Kim, dyktator północno-koreański, przyszedł na kolanach na negocjacje. Kiedy spojrzycie państwo na szczegóły techniczne tych negocjacji, to była zupełna klęska. Dlaczego? Trump nie zna się na sprawach, więc jego ekipa, która się zjawiła, była nieprzygotowana merytorycznie. Poza tym przyjęli narrację północno-koreańską, godząc się na to, że ma być pokój w Korei. A pokój w Korei dla komuny oznacza, że będzie inwazja i oni to wchłoną, południową Koreę. I nie zwracała dyplomacja amerykańska na to uwagi, zgodzili się na rozmaite sformułowania, które po prostu pchają interpretację północno-koreańską Trump po prostu uznał, że jak Kim mu obiecał coś tam, nic szczegółowego, ale obiecał, że będzie fajny, że będzie fajny i się rozbroi, no to znaczy, że jest sukces. Tylko proszę pamiętać, z punktu technicznego widzenia, tak jak powinny były być negocjacje, na przykład opowiadać o tym, że połowa ludności jest w obozach koncentracyjnych w północnej Korei, że prześladuje się, gdzie tam dysydentów, kogokolwiek się prześladuje.
że to jest komuna, twarda komuna. I jeszcze kult półboga tej rodziny, która rządzi od 70 lat. Trump powiedział, jak obiecał, to tak zrobi. Jak Trump uzna, że tamten tego nie robi, to będzie to samo. Przecież go nazwał fat boy, czyli grubas, tuż przed negocjacjami. Nazwał go, że jest durniem, że zaraz mu tam ogień spuści, furię. Wszyscy lewacy w Waszyngtonie myśleli, że zaraz będzie wojna nuklearna. Oczywiście neokonserwatyści przebierali stópkami, żeby fajnie, idziemy na wojnę. Krwawy nos mu damy. Stary, co ty opowiadasz? Jak się na niego idiotę zamachniesz, to on wyśle rakiety nuklearne na południową Koreę i na Japonię. Przecież zasadą dyplomacji powinno być, że się gada i nic z tego nie ma. Tylko się nie daje robić w konia, tak jak się dał zrobić w konia Clinton, potem Bush, potem Obama. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że Korea wywodzi się z tradycji komuny, której pionierami byli Sowieci. A negocjacje polegały na tym, że jak jest źle, to się w konia robi Amerykę, żeby zapłaciła za wszystko. Obiecuje się Ameryce bez pokrycia wszystko, że będzie fajnie, a potem jak odbuduje się swoje siły zbrojne za kredyty i pieniądze i dary ze Stanów Zjednoczonych, to co potem jest? A robi się to samo znowu. Znowu się straszy bronią nuklearną. Przecież kim się tego od Sowietów nauczył? Tak samo robią Chińczycy. Ale Trump wścieknie się, jak trzeba będzie, i to on tego nie udaje. On, wydaje mi się, po prostu numer jeden, żadnej strategii nie ma w Białym Domu. Prezydent, jeżeli wie, że jakiś problem istnieje, to już ma opinię, więc mu trudno wytłumaczyć, o co chodzi. A jeżeli nie wie, że ten problem istnieje, to ten problem nie istnieje. I też mu trudno wytłumaczyć, że jednak jakiś problem jest, o którym on nie słyszał. Więc jest zupełnie niekonwencjonalne podejście do strategii, zupełnie niekonwencjonalne podejście do polityki zagranicznej. Trump w tej chwili jest w nastawieniu, nastawiony na robienie interesów, czyli to make a deal. Robimy interesy. Zobacz, nazwałem grubasa grubasem, przyszedł na kolanach, obiecał mi, że się rozbroi. Nieważne, że już raporty wywiadu pokazują, że udają, że coś tam rozmontowują, a naprawdę nie rozmontowują tego. To nieważne. Trump na razie jest zadowolony, jest w dobrym humorze, bo mu się udało i teraz skoncentruje się na Rosji. Po pierwsze dokopał Merkel i powiedział to, co zawsze się mu powtarzało. Proszę pamiętać, że nie jest to tak, że jedna kobieta czy jeden facet powie coś prezydentowi czy jego ludziom i to zadziała. To się nazywa multiple points of entry. Jak powtarza to kilkaset osób w kilkudziesięciu miejscach, to w końcu to zaskoczy. W związku z tym Trump teraz powiedział, nie zbroicie się Niemcy, jesteście do luftu i zawsze jesteście w łóżku z Moskwą. Tylko Polska nie jest. No i oczywiście Niemcy są wściekli. Departament Stanu jest wściekły. Dlaczego? Bo tak się nie mówi. Tak się nie powinno mówić. Tylko Trump to jest Trump. On się budzi rano, przeciąga się i mówi, komu dokopię mnie dzisiaj na Twitter. To jest też pewien geniusz również w polityce zagranicznej, bo on o jakichś rzeczach tam wali na tym Twitter, wysyła wiadomości i lewacy wszyscy zdezorientowani gadają, zajmują się tematami, które im podrzuca. On robi coś tam innego, zwykle nieprzewidywalnego. On jest nieprzewidywalny w swojej przewidywalności. Tak to wygląda. Nieprzewidywalny. Ale można zgadnąć mniej więcej, co zrobi. Powiedział niedawno, że Putin to nie jest wróg ani przyjaciel, tylko rywal. W związku z tym nie będzie dokładnie podejście takie jak do Kima. Być może wspomni coś o Magnitsky Law, czyli o tym, że trzeba wycelować sankcje
w małpiarnię podsowiecką, żeby oligarcha nie mógł na zakupy w Paryżu chodzić. Już na pewno nie mógł sobie kupować domów na Florydzie. No bo ile można tych domów kupić? Ale głównie mu zależy na tym, żeby wyjść z tego tak, jak on wychodzi na swoich interesach real estate deals, to znaczy jak sprzedaje nieruchomości. On zawsze zarabia. Tak czy owak, on zawsze zarabia. Sztuka robienia interesów, the art of the deal, dla prezydenta Stanów Zjednoczonych to, że on wygrywa. I innej nie ma sztuki. I tak będzie się starał nie tylko wykręcić sprawy, tylko będzie się starał tak ustawić sprawy z Putinem w Helsinkach. I tego się można spodziewać. Nie położy się na ziemi, nie powie, jestem agentem rosyjskim, tak jak lewacy mówią. Lewacy się powinni uspokoić, że są żarty. Ten bandzior thug in suit, ten bandzior gangster w garniturze Manafort, o ja, to temu się należy. Od dawna. Ale to nie Trump. To nie Trump. Okej, to mniej więcej tak wygląda pozycja Polski i taki jest sojusznik amerykański. Trzeba zaprosić kogoś, żeby pogadał o Chinach, a mogę to zrobić, przebiorę się i Państwu opowiem za rok i za dwa lata mogę znowu o Rosji, ale Wy Rosję znacie, także nikt nie opowiada, że można być muchą na nosie niedźwiedzia. Dziękuję bardzo.